Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. No to przejdziemy Nysę i znajdziemy się w studiu radiowym redaktora Jana Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A ja noszę karkonosze. Karkonoszy ja nie noszę. Chętnie pojechałbym, ale nie mam niestety czasu w tej chwili, żeby pojechać tam. Mam nadzieję, że śnieg jeszcze leży. Ja w ogóle bardzo lubię śnieg, w przeciwieństwie do wielu, wielu moich znajomych, którzy woleliby palmy. Ja po prostu wolę śnieg. Co się dzieje w Niemczech? Na pewno chciałby się pan zapytać. Chciałem się zapytać o bałwany. Jak wiele bałwanów... O bałwany, jest. Jak wiele bałwanów pan w życiu ulepił i jak wiele bałwanów spotkał pan na swojej drodze? Więc ulepiłem... Jednak bałwany po prostu zakłóciły komunikację ze studiem za Nysą. Słowo bałwan być może podlega jakiejś cenzurze, że dziś prawdziwych bałwanów już nie ma. Dobrze, to nie o bałwanach, tylko o polityce niemieckiej porozmawiajmy, bo to może będzie lepsze. Oczywiście o polityce niemieckiej, ale jest też i bałwan. Bałwan bardzo charakterystyczny. On stoi na granicy przed mostem Jana Pawła II tutaj w niemieckim Zgorzelcu. Lepili go policjanci, którzy pilnują tej granicy po niemieckiej stronie, tak żeby liczba nielegalnych osadników zmierzających do Niemiec się zmniejszyła. I ona rzeczywiście się zmniejszyła i Niemcy są z tego bardzo zadowolone, aczkolwiek mogłoby być jeszcze lepiej. Zawsze się tak mówi, zawsze tak mówią politycy. Do tego wszystkiego to jest ciekawostka, bo właśnie mamy w Niemczech rząd lewicowy, absolutnie lewicowy przecież w końcu. Tutaj powinno być inne nastawienie, ale okazuje się, że to, co zrobiła rzekomo prawicowa polityka, kanclerz Angela Merkel, zapraszając tych ludzi do zamieszkania w domkach z ogródkiem, z samochodem przed domem, to po prostu bardzo uderzyło. Uderzyło jednak w Niemcy i Niemcy sobie nie dają pomału rady. No, mają trudności też, które wynikają z tego faktu, że trudno jest przeforsować ustawę budżetową. Jakieś pojawiły się trudności. Oczywiście ludzie się boją, zwłaszcza ze służb publicznych, że nie dostaną pieniędzy na czas. No tego oczywiście nie ma, bo w Niemczech są doskonałe drukarnie i że to można w każdej chwili wyłapać bez względu na to, czy pieniądze te mają pokrycie, czy nie. Ci, którzy zbierają stare banknoty, to wiedzą przecież, że to w Niemczech była największa inflacja swego czasu w dziejach, gdzie jak się dostawało pieniądze, to doszło do kiosku po papierosy, to one już kosztowały 100 razy tyle, no więc dobrze, że nie palę. W każdym razie, proszę państwa, w Niemczech dzisiaj rozpoczyna się generalny zjazd partii, Parteitag, jak to się mówi po niemiecku, Parteitag SPD, tej partii socjalistycznej, która najlepsze czasy ma już za sobą. To jest w ogóle dość ciężkie wyzwanie dla partii, która ma w tej chwili tylko, bo patrzę teraz, jak wygląda poparcie dla partii politycznych w ostatnich dniach i tygodniach. No więc proszę państwa, wygląda to dla SPD źle. 14% dla partii, która kiedyś była wielka, znowu o mniej niż w listopadzie, to jest dramat. To jest po prostu dramat. Równie niewielkim poparciem cieszy się rząd federalny. Bardzo zadowolonymi z tego rządu to jest niewielka grupka ludzi. 1% sobie musimy to wyobrażać. Zadowolonych jest już ciut więcej, 16, ale to jest zawsze o 6% mniej niż w listopadzie. Nie jestem zadowolony, mówi 45% Niemców. No i to jest oczywiście fatalne. Takich wartości SPD nie miało dotąd w dziejach. No, w Republice Federalnej nie wydaje mi się, nie przypominam sobie, a powinienem był sobie przypomnieć, gdyby tak było. Również FDP, ta partia się nie liczy, 4%, co to jest. Kto jest liderem w tej sytuacji? No, okazuje się, że CDU, CSU zyskała
te partie 2% mają 32% i to jest przyszły lider. Również zieloni mają 15% większy, o procent więcej. No więc najprawdopodobniej przyszła koalicja po przedterminowych wyborach, o których się coraz częściej mówi, to będzie właśnie CDU-CSU zieloni, czyli nic się w zasadzie nie zmieni, bo ta polityka będzie dokładnie taka sama, tylko twarze będą nieco inne. FDP do tego nie wejdzie, a FD ma szansę oczywiście na wybór w regionach, w landach, ale natomiast w skali Republiki Federalnej nie, bo jest blokowana. To jest to, mowy nie ma. To będzie tutaj jakaś zawsze koalicja, której nazwy nie wymieniłbym, bo to byłby odpowiednik czegoś innego, co mi się nie podoba. No komuniści 3%, 2% mniej. Oni się nazywają dzisiaj Die Linke, bo muszą przecież się w jakiś sposób ukryć, żeby nikt od razu ich nie rozpoznał na pierwszy krok, ale to oczywiście ich rozpoznaje każdy. Ich rozpoznaje każdy po działaniu, po owocach ich poznajemy. A co mówi przewodniczący SPD? Przewodniczący SPD, który nazywa się Kevin Kühnert. To jest bardzo ciekawa postać. To jest młody człowiek, 30 parę lat, no więc to uchodzić może za w ogóle bardzo młodego, jak na politykę, któremu się zarzuca, że nie ma doświadczeń politycznych. Jest to człowiek bardzo wysoko wykształcony, no powiedzmy sobie lepiej od marszałka Sejmu w Polsce, bo rozpoczął studia, których nie skończył. Na które się zresztą zaskarżył, bo miał bardzo niską średnią. Tam był numerus clausus, czyli konkurs matur. On mówił, że nie, że to nie może być, skądże i po co. I się zaskarżył na dziennikarstwo i komunikację, po czym ją rzucił widocznie. I tak jest lepszym dziennikarzem i tak lepiej się komunikuje z tymi, z którymi on chce. W każdym razie on zapowiedział, że jego partia podejmie się obrony państwa socjalnego. No proszę, świetnie. No bo kto zagraża temu państwu socjalnemu? No chyba rząd. A kto stoi na czele tego rządu? No SPD. Czy ktoś tego nie rozumie? No może jak nie rozumie, to powinien przejść kurs z nowoczesnej polityki. To zrozumie wtedy wszystko. Można walczyć z samym sobą, żeby odnieść zwycięstwo. Zwycięstwo jest sprawą przecież najważniejszą, bo przecież ten rząd socjaldemokraci zawsze i dlatego Angela Merkel tak chętnie przystąpiła do koalicji z SPD, a nie na przykład z FDP, której było paru takich narwańców, którzy mówili to, co myślą na każdym posiedzeniu i to bardzo psuło te posiedzenia. Obraz jedności to w ogóle był przez to bardzo zaciemniony, rozmazany i w ogóle nieszczery. A przecież tutaj właśnie socjaldemokraci przy pomocy Angeli Merkel mogli absolutnie do ostatniej możliwości napiąć ten łuk, złoty róg w zasadzie chciałoby się powiedzieć, zwiększając świadczenia socjalne i rozdymając służby publiczne. No, to są już bardzo dużo etatów tam stworzono dla krewnych i przyjaciół królika i wszyscy mogli bardzo dobrze tam się czuć. I teraz właśnie ten zjazd partii socjaldemokratów w Berlinie zapowiedział, że podejmie się walki znowu o obronę państwa socjalnego. No, nie wiadomo jak to będzie, bo przecież pomoc socjalna, dodatek na dzieci, dodatek Federacji dla Ubezpieczenia Emerytalnego pod rządami SPD osiągnęły wartości maksymalne. No ale po to są maksymalne wartości, żeby je przekraczać. To pamiętamy przecież, jak to było. Znaczy moje pokolenie pamięta, się przekraczało plany, to teraz się przekracza i wartości. Także pomoc idąca w miliardy w związku z koroną, które zostały wtedy powzięte w atmosferze histerycznych środków lockdownu i były skierowane do gospodarki, były rozdawane szczodrze na prawo i na lewo. Po prostu to było tak samo wtedy zaskakujące, jak też i pomoc idąca w miliardach energetyczna, do której doszło wskutek błędnej polityki wobec Rosji ze strony Niemiec. Tutaj można by się w tym miejscu zatrzymać, no bo co tu można więcej mówić?
ale jednak SPD jest partią, jak uważają niektórzy komentatorzy, z zupełnie innej planety. Kühner i towarzysze chcą bronić państwa socjalnego, ponieważ najprawdopodobniej, rzekomo, zaskakująca nierówność majątkowa w Niemczech zagraża pokojowi socjalnemu. No tak, pewno boją się, że ci właściciele, powiedzmy, Mercedesów walczyć będą z właścicielami Maserati, no bo trzeba to w jakiś sposób wyrównać i trzeba tę nierówność społeczną w jakiś sposób zakończyć. Zresztą Kühnert sam jest zwolennikiem, sam się określa jako socjalista, zwolennikiem tego, żeby tylko kolektywna istniała własność. No po prostu i sam mieszka w komunie takiej. To jest też bardzo fajne. On jest, zdaje się, homoseksualistą, czy nawet nie zdaje, bo się tego przyznał. Mieszka w jakiejś komunie razem z panami, którzy mają podobne poglądy seksualne na życie, jak i on. I tutaj oczywiście zamierza w ten sposób zebrać mnóstwo głosów, nie wiadomo tylko jakich, no chyba tylko z określonych marginesów społecznych, dlatego że nie jest SPD już, wbrew temu, co się nadal mówi, jakąś partią ludową, jak to Niemcy mówią, czyli Volkspartei, za którą lud idzie na barykady i wszyscy, prawda, pędzą i krzyczą SPD, SPD, SPD czerwone i tak dalej. Tak to było kiedyś, teraz już tego nie ma. Są też takie i różnego rodzaju reklamy, które telewizyjne, które były robione właśnie przed zjazdem partii. Tam jakiś człowiek z takim dziwnym głosem ofiary, jak to się określa, mówi, że straszne rzeczy są, ale na szczęście mamy nową ustawę o samookreśleniu. Co to znaczy ta ustawa o samookreśleniu? Że dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem kobietą, a jutro, że jestem mężczyzną, pojutrze mogę zmienić zdanie. I to jest totalnie świetna sprawa, przekonuje Kevin, no i za nim chyba również tłumy pań i panów z podobnych środowisk w podobny sposób myślą, co i on. Są też wypadki, które zdarzają się i chodzą po ludziach. Taki wypadek dotknął ostatnio pana Jürgena Helfrichta. Jürgen Helfricht był do niedawna szefem reportażu w gazecie Bild. To jest wysokonakładowa gazeta, jak państwo wiedzą, która ma takie hasło przewodnie Bild deine Meinung, czyli utwórz sobie opinię własną, czyli opinię Bild-Zeitung, rzecz jasna, bo to jest opinia własna Bild-Zeitung, która dobrze byłoby, gdyby była również opinią własną Mayera czy Müllera. I ten szef reporterów, Jürgen Helfricht, popełnił straszny błąd, a mianowicie pomógł komuś w jakiejś książce, laurce na rzecz Putina. Nie mamy żadnych informacji, nie dotarły one do mnie, ani do nikogo, że poszły za tym jakieś czeki, jak dla innego z jego kolegów, który dostał 600 tysięcy euro od Kremla za pisanie swoich pomnikowych książeczek na temat wielkiego Putina. No ale w każdym razie to mógł już przewrażliwiony był Bild-Zeitung, nie chciał mieć takiej afery na swoim koncie i po prostu panu redaktorowi podziękowano. Na pewno będzie miał tantiemy z książki, która w końcu na pewno dobrze się sprzedaje, bo tutaj w Saksonii również wszyscy bardzo, bardzo lubią Putina. Pamiętam, oglądałem takie manifestacje w Dreźnie, gdzie właśnie uczestnicy mówili o ręce precz od Rosji. Rosja to raz wspaniały sąsiad, przyjaciel i sojusznik. No dobrze, każdy ma swojego przyjaciela, każdy ma swojego sojusznika. O czym jeszcze mógłbym tutaj państwu opowiedzieć? No tematów można by na siłę ciągnąć mnóstwo, bo w tym kraju tych tematów jest, ciągnie się. Jest w tym kraju tych tematów jest wiele i o tym w każdy piątek opowiada Jan Bogatko ze studia Zanysą. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z Zanysy i życzymy dnia, miłego dnia. Wzajemnie życzę państwu miłego dnia i do usłyszenia. Odwiedzi pan Rzeczpospolitą dzisiaj, czy nie?
Niewykluczone, bo prawie że codziennie odwiedzam Rzeczpospolitą, więc wystarczy przejechać przez most, więc zrobię to najwidoczniej. Tak. Przez most. Trzeba zobaczyć, czy już są choinki na przykład. Można się rozejrzeć, co prawda to jest dopiero 8, a do Wigilii jeszcze jest trochę wolnego czasu, ale dowiedziałem się, że i tak te wszystkie choinki, które są oferowane, to są ścinane teraz, wywożone na plac i dopiero aż ostatnia się sprzeda 24. Czy może jest przecena po 24, tego nie wiem. W każdym razie chcę zobaczyć, czy są jakieś ładne na przykład. To w takim razie miłej eskapady życzymy. Jan Bogatko przejdzie dzisiaj po moście świętego Jana Pawła II. Dziś jest godzina łaski między godziną 12 a 13, bo dziś święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. A jeśli chodzi o dziennik pokładowy, a najpierw podziękowania. Ksenia Parmańczuk, Joanna Reiner, Konrad Tomaszewski, Jakub Duszak jest już w studio, odpowiadają za dzisiejszy poranek, za to, co się dzisiaj zdarzyło. Krzysztof Skowroński zachęcał Państwa do tego, żeby przystąpili Państwo na naszą łódź, weszli na pokład naszej żółtej łodzi podwodnej patronite.pl/radio.wnet i podróżowali razem z nami, a dzisiaj ta podróż to studio Dublin, Tomasz Wybranowski. W Dublinie nie pada śnieg, tylko pada deszcz, ale pewno jest też chłodno. Tomasz Wybranowski lubi taką pogodę. Potem Studio Kijów, Paweł Bobołowicz, a Słup dzisiaj specjalne wydanie słupa ogłoszeniowego z Rzymu, a o godzinie 15 ruszy riksza Miłosierdzia. Życzę Państwu do usłyszenia, bo jeszcze o 10 z Łukaszem Jankowskim będziemy komentować zdarzenia polityczne. A teraz czas na wiadomości.